Dzień dobry Państwu. Otwieram 52. zwyczajną sesję Rady Miasta Kraśnik. Witam serdecznie przybyłych na sesję gości, wszystkich mieszkańców miasta, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia do udziału w naszych obradach. Witam burmistrza miasta Mirosława Włodarczyka, pierwszego zastępcę burmistrza Jarosława Stawiarskiego, panią skarbnik, przedstawicieli mediów, którzy zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia i będą relacjonować nasze obrady. Stwierdzam, że sesja została zwołana zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, a ponieważ uczestniczy w niej 20 spośród 21 wybranych radnych, jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Wysoka Rado, wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad i przesłane wraz z nim dokumenty. Już po tym fakcie wpłynęły do mnie dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy wyprowadzenia z porządku dzisiejszej sesji punktu numer 7. Wniosek ten złożył burmistrz miasta Mirosław Włodarczyk, a punkt numer 7 dotyczy informacji na temat realizacji zadań statutowych i planach inwestycyjnych Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku. Drugi wniosek burmistrza miasta dotyczy uzupełnienia porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez dodanie punktu podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Kraśnik na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie miasta Kraśnik. Chcę poinformować, że my taką uchwałę przyjęliśmy. Ta uchwała w trybie nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej została zbadana i Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jej nieważność. W związku z czym zostały wyeliminowane te wszystkie formalno-prawne uchybienia i burmistrz chce wnieść ponownie projekt uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Co do wyprowadzenia punktu 7, to albo pan burmistrz poinformuje o motywach, czy... Bo ja mam drugi wniosek złożony jeszcze przez 9 radnych, którzy dzisiaj złożyli wniosek, aby, przeczytam go, niżej podpisani radni Rady Miasta Kraśnik wnioskujemy, żeby w punkcie 7 porządku obrad sesji Rady Miasta burmistrz udzielił wyjaśnień dotyczących przyczyn i powodów odwołania ze stanowiska prezesa KPWiK pana Tadeusza Fijałki oraz wpływu tej decyzji na realizację przez tą spółkę projektu modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości około 50 milionów złotych. Decyzja o odwołaniu prezesa KPWiK może odbić się negatywnie na mieszkańcach Kraśnika, jeżeli projektu tego nie uda się w pełni zrealizować. Dlatego wzywamy burmistrza Mirosława Włodarczyka do niezwłocznego, rzetelnego wyjaśnienia mieszkańcom Kraśnika powodów odwołania ze stanowiska prezesa Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. Informacja, o którą występujemy, spowodowana jest brakiem odniesienia się pana burmistrza do naszego stanowiska opublikowanego w mediach lokalnych. Prosimy o udzielenie informacji na dzisiejszej sesji oraz poinformowanie mieszkań społeczeństwa Kraśnika za pośrednictwem lokalnych mediów. To jest dwa odrębne pisma dotyczące tego samego jakby tematu. One są połączone, bo jak rozumiem wniosek o wyprowadzenie z porządku obrad dzisiejszej sesji informacji o realizacji zadań statutowych i planach inwestycyjnych spowodowanych jest zmianą na stanowisku prezesa zarządu KPWiK-u. O to samo pytają radni, a jak myślę, jest to informacja ważna i w informacji burmistrza o działalności międzysesyjnej zapewne
też burmistrz o tym by poinformował. W związku z tym przedkładam pod głosowanie wniosek o wyprowadzenie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu numer 7. Kto jest za wyprowadzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Jedna osoba. Stwierdzam, że wyprowadziliśmy z porządku obrad dzisiejszej sesji punkt numer 7. Kolejny wniosek dotyczy uzupełnienia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie dofinansowań zadań z zakresu ochrony środowiska. Proponuję, aby ten punkt umieścić w punkcie po punkcie 10, po tych bonifikatach dotyczących udzielenia przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Dobrze będzie? Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosowania? Stwierdzam, że przyjęliśmy to uzupełnienie jednogłośnie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wniesionymi poprawkami? Bardzo proszę, pan radny Marcinkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynął do Przewodniczącego wniosek o wprowadzenie w punkcie 7 punktu dotyczącego wyjaśnień. W związku z tym, że ten punkt został z pozycji burmistrza wyprowadzony z porządku obrad, pozostaje wniosek w treści taki, jak został złożony. I tutaj albo uzupełnimy jako punkt złożenie informacji, no bo tutaj nie ma związku z punktem odpowiedzi na interpelację radnych akurat, bo to nie jest interpelacja. Nie rozumiem. Ja nie potraktowałem tego jako interpelację, rzecz jasna. Stwierdzam tylko, że ta sprawa powinna być przez burmistrza wyjaśniona, ponieważ o to proszę ci 9 radnych. I w informacji burmistrza miasta o działalności międzysesyjnej pan burmistrz, jak rozumiem, potwierdził, że tę sprawę wyjaśni. Więc nie ma wniosku o wprowadzenie takiego punktu w porządku obrad oddzielnie, bo myślę, że nie taka była intencja radnych, którzy podpisali ten wniosek o uzupełnienie. A po przedstawieniu informacji przez burmistrza każdy będzie mógł zabrać głos. Czy jeszcze coś mamy zrobić? Czy tak załatwimy? Dobra, dziękuję. Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z uzupełnieniami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosowania? Zarządzam reasumpcję głosowania, bo wyszło 22 radnych, tak jakby. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji wraz z przegłosowanymi zmianami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosowania? Przy 14 głosach za i 5 przeciw. 6? Dobrze, to już wszystko gra. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad na dzisiejszą sesję. Przechodząc do jego realizacji w punkcie
trzecim mamy przyjęcie protokołu z 51. i 49. sesji Rady Miasta. Wysoka Rado, protokoły wszystkim zainteresowanym były przesłane drogą elektroniczną na ich adres mailowy. Były też wyłożone do wglądu w Biurze Rady, ponieważ w moim przeświadczeniu wiernie odzwierciedlają przebieg tych sesji, a nie wpłynął do mnie żaden wniosek o jego zmianę bądź uzupełnienie. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to będę wnioskować o przyjęcie tych protokołów bez ich odczytywania, ponieważ są to dość obszerne dokumenty. Czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, kto jest za przyjęciem protokołu z 49. sesji Rady Miasta, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosowania? Przy jednym wstrzymującym zatwierdziliśmy protokół 49. sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu z 51. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kraśnik bez jego odczytywania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosowania? Jedna osoba. Przechodzimy do czwartego punktu porządku obrad, w którym mamy informację burmistrza miasta o działalności międzysesyjnej. Udzielam głosu panu burmistrzowi Mirosławowi Włodarczykowi. Panie przewodniczący, szanowna rado, informacja o stanie zaawansowania inwestycji i działaniach międzysesyjnych od ostatniej sesji 27 marca do chwili obecnej. Ogłoszone przetargi, które zostały. Nowa Energia dla Kraśnika, zakup i montaż zestawów solarnych. Trwa obecnie sprawdzanie ofert na montaż urządzeń i nadzór inwestorski. Zadania, które są w trakcie realizacji. Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku, obręb Budzyń. Propozycja dla inwestorów. Trwają roboty przy układaniu nawierzchni dróg z kostki brukowej i oświetleniu terenu strefy oraz budowie wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ulicy Budzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Długą. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Wykonane zostały ściany, słupy i stropy zaplecze hali. Obecnie wykonywane są słupy i ściany hali głównej. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Obiekt w trakcie realizacji, zakończono stan surowy i wykonano elewację. Trwają prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Rozpoczęto roboty drogowe wokół budynku i drogi dojazdowej. Rewitalizacja parku imienia Jana Pawła II. Zakończono wycinkę i pielęgnację drzew. Przygotowywany jest przetarg na całość robót związanych z rewitalizacją parku. Przebudowa chodników na ulicach Szpitalnej, Piaskowej i Norwida. Tworzenie i doposażenie placów zabaw. Trwa montaż urządzeń. Opracowano następujące dokumentacje. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Budowa chodnika przy ulicy Wyspiańskiego. W opracowaniu są następujące dokumentacje. Budowa boiska przy ulicy Spółdzielczej, budowa ulicy Piaskowej, budowa ulicy Wiosennej. Wykaz przetargów rozstrzygniętych po podpisaniu umowy i unieważnionych. Przebudowa chodników w Kraśniku, zadanie numer 1. Chodnik przy łączniku ulicy Piaskowej z ulicą Urzędowską. Umowa podpisana 27 marca. Wykonawca Harex, zakład budowlano handlowo-transportowy Kraśnik, cena 19 tysięcy złotych. Zadanie numer 2 przy ulicy Norwida, umowa podpisana w tym samym dniu, firma ta sama, Harex, zakład budowlano-handlowo-transportowy Kraśnik, cena brutto 24 tysiące złotych. Zadanie numer 3, chodnik przy ulicy Szpitalnej z modernizacją nawierzchni, drugi etap. Umowa podpisana 26 marca, wykonawca przedsiębiorstwo budowlane EcoDrogPol, urzędów, cena brutto 59 tysięcy złotych. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek municypalnych oraz oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Kraśnik. Umowa podpisana 31 marca, wykonawca PGE Obrót, cena brutto 1 997 000 złotych. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz
wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Miasta Kraśnik w zakresie nawierzchni bitumicznych i gruntowych w 2014 roku. Umowa podpisana 26 marca. Wykonawca Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Lublin. Cena brutto 629 tysięcy. Dostawa zestawów komputerowych oraz szerokopasmowego internetu dla beneficjentów projektu e-inclusion miasta Kraśnik. Umowa podpisana 14 kwietnia. Wykonawca MPC Paweł Oleksiewicz Kutno. Cena brutto 247 tysięcy. Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacyjnych do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży w Kraśniku. Zadanie numer 2. Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy zalewie w Kraśniku. Umowa podpisana 16 marca. Wykonawca Mewius Piaski. Cena brutto 23 tysiące złotych. Przetargi ogłoszone nierozstrzygnięte. Nowa energia dla Kraśnika. Zakup i montaż zestawów solarnych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia. Pełnienie funkcji, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Nowa Energia dla Kraśnika, zakup i montaż zestawów solarnych, zadanie numer 1, 2, 3, 4, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 kwietnia. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych, otwarcie nastąpiło 18 kwietnia. Przetargi rozstrzygnięte, a przed podpisaniem umowy. Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacyjnych do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży w Kraśniku, zadanie numer 1. Wykonawca Maja Małkinia Górna, cena brutto 86 tysięcy złotych. Dostawa podzespołów, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta. Wykonawca Sopków, kom Sopków. Cena brutto 2450 zł. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Kraśnik. Wykonawca firma Grawit Skoczów. Cena 25 tysięcy złotych. W okresie od 27 do chwili obecnej odbyło się wiele imprez. Między innymi 28 odbyła się konferencja otwarcia projektu e-inclusion Miasta Kraśnik, podczas której podpisane zostały umowy z mieszkańcami, którzy biorą udział w projekcie. Tego samego dnia odbył się 15. Powiatowy Konkurs Krajoznawczy Czy Znasz Swój Region. W tym samym dniu rozpoczął się pierwszy ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt. 2 kwietnia wręczyłem nagrody uczestnikom 9. Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II. 3 kwietnia odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowana została oferta inwestycyjna miasta Kraśnik. Tego samego dnia uczestniczyłem w miejskim przeglądzie piosenki rozśpiewane w przedszkole. 4 kwietnia brałem udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. W tym samym dniu dyrekcja ZZPO2 zorganizowała Dni Otwarte Szkoły połączone z promocją projektu e-odnawialne źródła energii Lubelszczyzny. Odbyło się również kolejne spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych dotyczące bezpieczeństwa seniorów. W godzinach popołudniowych odbyły się 2 spotkania lubelskiego kuratora oświaty z rodzicami dzieci 6- i 7-letnich. 5 kwietnia obecny byłem podczas pierwszego turnieju bokserskiego Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik zorganizowanego przez klub bokserski Sparta. W okresie świątecznym uczestniczyłem w licznych spotkaniach wielkanocnych organizowanych przez placówki oświatowe, związki, kluby i stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. 8 kwietnia odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski. 10 kwietnia odbył się miejski przegląd piosenki Rozśpiewana Szkoła. Tego samego dnia uczestniczyłem w ogłoszeniu wyników konkursu plastycznego na inspirację projektu pomnika ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 roku, a następnie w uroczystościach związanych z 74. rocznicą zbrodni katyńskiej oraz 4. rocznicą tragedii smoleńskiej. W tym samym dniu Szkoła Muzyczna zorganizowała koncert Chopina, Chopin na fortepianie. 15 kwietnia obecny byłem podczas zarybiania Zalewu Kraśnickiego. Tego samego dnia mój zastępca, pan Zbigniew Dżugaj, spotkał się z przedstawicielami PKP w celu omówienia możliwości zagospodarowania nieruchomości należących do PKP spółka akcyjna. Proszę Państwa, 10 kwietnia, nawiązując do Państwa pytań, 10 kwietnia Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa KPWiKu pana Tadeusza Fijałkę.
Oświadczenie w tej sprawie było wydane, Rada Nadzorcza wydała. Mamy przyjemność, że dzisiaj także jest przewodniczący Rady Nadzorczej pan Paweł Ciok, który jest radcą prawnym, jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej. Myślę, że dwa słowa także będzie chciał powiedzieć, bo to jest kompetencja Rady Nadzorczej. Ja chciałbym tylko, proszę Państwa, żebyśmy podeszli do tego w sposób bardzo wyrozumiały i nie eskalowali pewnych rzeczy. Pan prezes Fijałka jest obecnie w szpitalu, jest chory i pewnie na głębsze wyjaśnienia przyjdzie czas. Natomiast było to odwołanie z przyczyn osobistych pana Fijałki. No, ułożyły się jeszcze inne przeżycia związane ze śmiercią jego matki w tym czasie. Dlatego, proszę Państwa, chciałbym także, żebyśmy wyrazili troszeczkę zrozumienia i szacunku. I tu nie ma drugiego dna. Były to sprawy tylko i wyłącznie osobiste. Nie zmienia się absolutnie moje stanowisko i mój stosunek i moja ocena pana prezesa, który jest bardzo uznanym fachowcem, cenionym za swoje doświadczenie, za swoją wiedzę, którą, że tak powiem, wdraża u nas w Kraśniku, kierując KPWiK-iem. Stosunek pracy z panem prezesem nie został rozwiązany, jest po prostu, przestał pełnić obowiązki prezesa. Myślę, że może udzielić informacji pan Paweł Ciok. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak burmistrz powiedział, nie należy się tu naprawdę doszukiwać żadnego drugiego dna. My jako Rada Nadzorcza, powołując prezesa Tadeusza Fijałkę, wiedzieliśmy, co robimy. Uznany fachowiec z wieloletnim doświadczeniem, nie będę tego przypominał, bo to Państwo wszyscy wiecie, ale również pan Tadeusz Fijałka z racji na to swoje wieloletnie doświadczenie, no nie da się ukryć, jest osobą wiekową. Nie chciałbym mówić o kwestiach zdrowotnych, to są jego prywatne, osobiste sprawy. Mogę tylko nadmienić, że przeszedł niedawno bardzo ciężką operację serca. Miał poważne problemy zdrowotne i również zmarła w ostatnim okresie jego mama, zresztą kombatantka Armii Krajowej, co również przeżył, bo był z nią bardzo związany. I my odwołaliśmy prezesa w porozumieniu z prezesem. Tutaj proszę się naprawdę nie doszukiwać żadnego drugiego dna. On w tym momencie nadal pozostaje pracownikiem, przebywa w szpitalu. Po powrocie i po rekonwalescencji będziemy z panem prezesem Fijałką, byłym prezesem, rozmawiać. W żaden sposób nie wpływa to na realizowany w KPWiK projekt. Także przyczyny były tylko i wyłącznie osobiste, a nie merytoryczne. I jak Państwo wiecie, bo takie oświadczenie zostało również złożone, na stanowisko prezesa został powołany Ireneusz Jach, który już wcześniej z ramienia Rady Nadzorczej przez kilka miesięcy, chyba poniżej 3 miesięcy, taką funkcję pełnił, ponieważ był to również radca prawny Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. On zna nie tylko sprawy KPWiK, ale także dokładnie całą dokumentację projektową, a proszę mi wierzyć, że jest ona ogromna. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że dotychczasowy prezes Fijałka podupadł na zdrowiu w momencie, kiedy ten projekt wszedł w bardzo istotną fazę dotyczącą postępowań przetargowych, więc my nie mogliśmy pozostawić spółki bez zarządu. I dlatego wiemy przecież, że w spółce jest zarząd jednoosobowy, ten zarząd został powołany. Przypominam również, że wynagrodzenie pana Fijałki w znacznej mierze będzie od przyszłego miesiąca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie będzie ono obciążać spółki. Po jego powrocie do zdrowia będziemy z panem Fijałką rozmawiać i zastanowimy się, co dalej, czy będzie on w stanie ewentualnie podołać prowadzeniu spraw, kwestii merytorycznych związanych z tym projektem.
Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem, natomiast od razu uprzedzam, że nie będę odpowiadał na pytania dotyczące kwestii osobistych, prywatnych i zdrowotnych pana Fijałki. Po pierwsze, nie jestem lekarzem, po drugie, nie jestem do tego uprawniony. Żadnych innych przyczyn typu konflikt z panem Fijałką nie było. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało Państwa. Dziękuję bardzo. Czy są pytania i chętni do zabrania głosu w tym punkcie? Bardzo proszę, radny Zbigniew Marcinkowski. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. To, co przed chwilą usłyszałem, to powiem, że naprawdę trochę mnie zaskoczyło, bo z jednej strony słyszę, że został odwołany z funkcji prezesa, z drugiej strony słyszę, że decyzja nie jest wykonana, bo on teraz jest jak gdyby zawieszony w czynnościach. Kolejna rzecz jest taka, tutaj słyszę od pana przewodniczącego, prezesa zarządu, tak, przewodniczącego Rady Nadzorczej, KPWiK, słyszę o tym, że został powołany nowy prezes, czyli pan mecenas Jach, na to stanowisko. I teraz pytam się, kto w tej spółce w tym momencie rządzi? Jeżeli też spojrzymy na chronologię, dziwi mnie troszeczkę, ja jestem pełen współczucia dla pana prezesa Fijałki, bo jego przeżycie osobiste na pewno jest bardzo wielkie i nigdy w życiu bym, ani żaden z nas nie zamierzał tego wykorzystać, żeby to mogło posłużyć poprzez kolejne zadanie jemu ciosu. Akurat była to osoba taką, którą przyjęliśmy w uzasadnieniu powołania jego na stanowisko prezesa, że jest to człowiek bardzo kompetentny, człowiek doświadczony. I te czynniki decydowały o tym, że został on wybrany jako prezes i my jego uznaliśmy jako prezesa i do niego kierowaliśmy pytania odnośnie sytuacji związanej z działalnością KPWiK-u. Na dzień dzisiejszy na stronie widzimy, pan prezes Fijałka figuruje jako prezes spółki, natomiast nic nie ma tutaj, żadnej wiedzy na temat tego, że został nowy powołany prezes. Śmierć matki nastąpiła po, ja też bym mógł się tak zapytać, czy to, co się stało, też nie miało, że tak powiem, wpływu też na kolejne zdarzenia. Jest to przykre, powiem szczerze, bo w momencie takim, kiedy spółka wchodzi w realizację bardzo ważnej inwestycji bardzo odpowiedzialnej, takiej, która wymaga nie tylko przygotowania ze strony prawnej, ale technicznej, a on takowe doświadczenie miał. Ja wierzę w możliwości pana mecenasa Jacha, natomiast trudno jest mi uwierzyć w jego zasoby techniczne, którymi mógłby się posłużyć w momencie takim, kiedy ta inwestycja będzie realizowana. Jest to niewątpliwie zaskoczenie dla nas wszystkich, tym bardziej, że wcześniej z uwagą przestudiowałem artykuł dotyczący osoby, postaci pana prezesa Fijałki. Artykuł, który w bardzo dużym zakresie odzwierciedlał jego faktyczną wartość, natomiast następstwa, kolejne zdarzenia były dla mnie, powiem krótko, szokiem. Ja nie wiem, jak się odnieść do tego, że czy tylko względy zdrowotne spowodowały to. Tutaj pan mecenas napomknął co nieco, że w momencie wchodzenia wprowadzania procedur przetargowych nastąpiły jakieś zakłócenia. Może bym prosił tutaj o uściślenie tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę, żebyśmy rozmawiali wyłącznie o funkcjonowaniu spółki KPWiK, natomiast już nie wchodzili w takie analizy zdarzeń osobistych, bo to zabrniemy w bardzo niebezpieczny zaułek. Czy w tej sprawie pan burmistrz? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, nie wiem, czy to jest jasna sprawa. Pan prezes Fijałka z dniem 10 kwietnia został odwołany z funkcji prezesa. Natomiast istnieje jeszcze stosunek pracy. Nie jest prezesem, natomiast stosunek pracy jest nawiązany z panem prezesem. To są dwie różne rzeczy. Nie ma dwóch prezesów i to jest rzeczą oczywistą, bo jest jeden prezes i nie ma tak, że nie ma, że jest nie wiadomo, co się dzieje, bo wiadomo, co się dzieje po prostu. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze raz jasno i proszę to zrozumieć,
Tak, przyczyną były osobiste i zdrowotne sytuacja pana Tadeusza Fijałki odnośnie tego, że przestał pełnić funkcję prezesa. I chciałbym, żebyśmy pozostali po prostu przy tej wiadomości. Innych rzeczy nie ma, możemy się zastanawiać, proszę państwa, naprawdę innego, drugiego, trzeciego, piątego dna w tym wszystkim nie ma. Myślę, że chciałby jeszcze mecenas powie dwa słowa, bo jest mecenasem i powie, na czym to... Bardzo proszę, przewodniczący Rady Nadzorczej KPWiK. Szanowni państwo, tutaj sprawa jest bardzo prosta i oczywista. Nie ma dwóch prezesów. W dniu 10 kwietnia został odwołany ze stanowiska prezesa pan Fijałka, więc prezesem nie jest. Uchwała Rady Nadzorczej w każdej spółce ma charakter prawotwórczy, natomiast wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter tylko deklaratoryjny. To oznacza, że od 10 kwietnia pan Tadeusz Fijałka nie jest prezesem. Wniosek do KRS-u, do Sądu Rejestrowego został już złożony. Natomiast nie został z nim rozwiązany jeszcze stosunek pracy. To są dwie zupełnie odrębne kwestie. Stosunek pracy i sprawowanie funkcji prezesa zarządu. Mogę tylko tak zasugerować, że gdyby, jeżeli państwo byście się tu doszukiwali jakiegoś drugiego dna, był jakiś konflikt z panem Fijałką, to automatycznie z odwołaniem zostałby rozwiązany stosunek pracy. Mało tego, w takiej sytuacji on nie musiałby być nawet uzasadniany, to wypowiedzenie. Sam fakt odwołania byłby dostatecznym uzasadnieniem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, kilka dni później, zdaje się, to był 14 czy 15 kwiecień, to trzeba by dokładnie sprawdzić, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa pana Jacha i on jest teraz prezesem Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dlaczego? Z NFOŚ-u, między innymi z NFOŚ-u, zaczęto do nas dzwonić, mailować, kto reprezentuje spółkę. Po odwołaniu pana Fijałki ze stanowiska prezesa musieliśmy natychmiast podjąć decyzję, bo spółka musi być reprezentowana. Musi być osoba uprawniona do podpisywania różnego rodzaju dokumentów. Zaznaczam, że pan mecenas Ireneusz Jach jako prezes spółki jest osobą kompetentną, natomiast on ma w spółce ekspertów od wodociągów i kanalizacji. Między innymi chciałem wskazać pana doktora Suchanka, który jest prokurentem tejże spółki, również zna doskonale kwestie z nią związane. I ostatnia kwestia, uprzedzając ewentualne pytania i komentarze, bo takie się pojawiały, Ireneusz Jach nie pełni w Kraśniku żadnych innych funkcji, a więc nie jest już radcą prawnym w Urzędzie Miasta, ani także w spółce. Jest tylko i wyłącznie prezesem KPWiK. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Dorota. Panie burmistrzu, szanowni państwo, takie krótkie pytanie do pana przewodniczącego. Jaki wpływ na koszty utrzymania spółki KPWiK mają tak częste zmiany prezesa, bo to już jest chyba, zdaje się, czwarta czy piąta zmiana prezesa w przeciągu ostatnich 3 lat. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Świderski Paweł. Tak, ja mam jedno pytanie i jedną prośbę do przewodniczącego Rady Nadzorczej, aby dopilnował, iż na oficjalnej stronie spółki pojawiła się informacja o aktualnym prezesie, bo z informacji od pana uzyskanej wiemy, że nim nie jest pan Fijałka, a na stronie internetowej taka informacja jest i to wprowadza w błąd zarówno mieszkańców, jak i nas radnych. A drugie pytanie, chciałem zapytać się o rolę związków zawodowych w odwołaniu pana prezesa, bo była jakaś pikieta i informacje o tym, że związki zawodowe też miały zastrzeżenia co do pracy pana prezesa. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, radna Marzyna Knyś.
Szanowni Państwo, ja odnośnie do inwestycji, jaka jest prowadzona, a mianowicie modernizacja gospodarki osadowej. Kto w tym momencie w Kapewiku odpowiada za inwestycję i jaki jest zakres kompetencji i odpowiedzialności tej osoby, tych osób? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę, od tego na te pytania bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, czyli w kolejności. Jak częste zmiany prezesów wpływają na koszty w spółce? Przypominam, że prezesem, którego powołaliśmy, pana Dudzińskiego, był taki prezes, Dudziaka, przepraszam, był taki prezes w przeszłości. On był powołany na okres roku, po upływie tego roku. Czy na okres, na który został powołany, ten okres sprawował funkcję prezesa. Później był delegowany z ramienia Rady Nadzorczej na okres poniżej 3 miesięcy mecenas Jak, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, i później był powołany na to stanowisko pan Fijałka. Nie rozumiem, w jaki sposób miałoby to wpływać na koszty. Nigdy nie było w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w jednym czasie więcej niż jeden członek zarządu. Panie Przewodniczący, przepraszam, tu jest, jak rozumiem, intencje. Chodzi, czy nie było odpraw, o których często w mediach się słyszy, że jest menadżer, ma kontrakt, odchodzi, powołuje się nowego, on bierze 6-miesięczne odprawy. Jedyna taka umowa i odprawa to była podpisana, umowa o zakazie konkurencji z jeszcze poprzednim prezesem, panem Ćwikłą. Tutaj w tym zakresie toczył się spór, bo wychodziliśmy z założenia, że nie można podpisać umowy o zakazie konkurencji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, bo innych spółek konkurencyjnych w Kraśniku w tym przedmiocie nie ma. Natomiast my oczywiście jako Rada Nadzorcza nigdy byśmy się nie zgodzili na podpisanie z powoływanymi przez nas członkami zarządu takiej umowy, która jest umową, delikatnie mówiąc, w mojej ocenie sprzeczną z zasadami co najmniej współżycia społecznego. Także tutaj odpraw żadnych nie było. Natomiast my, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia pana Fijałki, przypominam, że on będzie finansowany jako pracownik teraz przez ZUS. To jest w okresie jego bardzo poważnych problemów zdrowotnych. No nie widzimy powodu ani potrzeby, ażeby rozwiązywać jego stosunek pracy, zwłaszcza, że nadal uważamy go za cennego fachowca, który po powrocie do zdrowia będzie mógł nadal pomagać przy realizacji tego projektu. Drugie pytanie, jeżeli chodzi o stronę internetową. Oczywiście przekażę to nowemu prezesowi, ażeby jak najszybciej to zaktualizował. Słuszna uwaga. Dla nas jako Rady Nadzorczej priorytetem było, żeby w pierwszej kolejności złożyć wniosek do KRS, bo ujawnienie w KRS-ie jest tutaj nowego zarządu podstawą. I trzecie pytanie, kto sprawuje władzę w spółce? No to już na to pytanie odpowiedziałem. Oczywiście zgodnie z kodeksem spółek handlowych prezes zarządu. Zarząd jest jednoosobowy. Przypominam jednak również, że są powołani w spółce prokurenci, którzy pewne dokumenty, między innymi dr Suchanek, mogą łącznie podpisywać. Na ten moment zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych za wszystko odpowiada prezes zarządu, w tym wypadku pan Ireneusz Jach. To wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Była taka sytuacja, że od związków zawodowych wpłynęło pismo, w zasadzie dwa pisma. Jedno pismo było niepodpisane, był to więc anonim, ale my ten anonim przeczytaliśmy. Jedno pismo podpisane przez związki zawodowe. Rzeczywiście były pewne, tak bym to określił, napięcia pomiędzy prezesem Fijałką a związkami zawodowymi na tle pewnych redukcji w zatrudnieniu, które prezes Fijałka dokonał.
zwolnił 2 czy 3 pracowników, uznając, że ci pracownicy no nie mają odpowiednich kwalifikacji do pełnionych przez siebie obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Natomiast ja, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jako członek Rady Nadzorczej ja nie mam kompetencji do ingerowania w politykę kadrową spółki. Ja mogę się prezesa zapytać, ale nie mogę nic mu nakazać, więc tutaj, jeżeli chodzi o zatrudnienie, wiem, że ten stan uległ zmianom, zmniejszył się w ostatnim czasie o 2 czy 3 stanowiska. Prosiłbym kierować pytania bezpośrednio do zarządu spółki. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Stwierdzam, że wyczerpaliśmy 4. punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5, w którym mamy interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, radny Jacek Madejek. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, drodzy goście. Mam 2 zapytania. Pierwsze zapytanie wynika z próśb mieszkańców zgłaszanych do mnie oraz w nawiązaniu do interpelacji z dnia 27 marca 2014 roku zadanego przez koleżankę radną Marzenę Knyś, która pytała o pojemniki na odpady umiejscowione na skrzyżowaniu ulic Aleja Młodości i Makuszyńskiego. Więc ponawiam zapytanie. Czy burmistrz jest świadomy tego, jak te właśnie pojemniki na popiół i odpady zielone zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i kierowców, między innymi osiedla domków jednorodzinnych, w tym właśnie newralgicznym miejscu? Dlaczego? Pojemniki są umiejscowione tak niefortunnie i to przy samej jezdni, że skutecznie ograniczają widoczność na tym skrzyżowaniu. I jeśli po raz kolejny interwencja nas, radnych, w tym temacie nie przyniesie efektu, możemy spodziewać się najgorszego z zagrożeniem życia mieszkańców włącznie. Panie burmistrzu, przypominam, że odpowiada Pan bezpośrednio za ten stan rzeczy i ostatni raz przypominam o konieczności umiejscowienia tego składowiska w taki sposób, by nie zagrażało mieszkańcom miasta. Proszę o odpowiedź na piśmie. Druga interpelacja, pytanie. W nawiązaniu do Pańskich odpowiedzi, Panie Burmistrzu, a bezpośrednio poprzez delegowanie Burmistrza Dżugaja na odpowiedź na moją interpelację z dnia 27 marca 2014 roku, gdzie pytałem o efektywność programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Kraśnik, okazuje się, że po raz kolejny nie uzyskałem pełnej informacji, jak to Burmistrz Dżugaj ma w zwyczaju. Otrzymałem informację niepełną i lakoniczną, tak jakby Pan Burmistrz Dżugaj strzegł jakiejś wiedzy tajemnej. Dlatego proszę o szczegóły realizacji programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Kraśnik oraz o odpowiedź, czy burmistrz dokonuje oceny efektywności realizacji tego programu oraz osiągania jego celów. W jaki sposób dokonujecie Państwo tej oceny i jakie są wyniki tej oceny? Proszę o odpowiedź na piśmie. I tutaj koleżanka radna Knyś prosiła, żeby odpowiedź na tę interpelację też dołączyć do zainteresowanych radnych, między innymi do niej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Latosiewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Mam tutaj takie zapytanie. Nasunęło mi po prostu mieszkańcy, którzy do mnie przychodzą, a razem dzwonią i tak. W związku z wycinką drzew mającym miejsce w 2014 roku w parku przy ulicy Jagiellońskiej imienia Jana Pawła II oraz celem jego modernizacji oraz lasu przy ulicy Urzędowskiej wnoszę o udzielenie informacji w kwestiach zamieszczonych poniżej. Jednocześnie wnoszę o wyjaśnienie poniżej kwestii z uwzględnieniem podziału na park i las przy ulicy Urzędowskiej. Pierwsze. Jaki jest powód wycinki drzew przy ulicy Urzędowskiej? Ile drzew wycięto? Jakie było kryterium doboru drzew do wycinki? Jakie gatunki drzew zostały wycięte? Czy wycięte drzewa były zdrowe czy chore? Ile wyciętych drzew było zdrowych, a ile chorych? Ile metrów sześciennych drzewa pozyskano z wycinki drzew z uwzględnieniem podziału na drewno opałowe i użytkowe? Jaka jest wartość drewna pozyskanego z wycinki drzew?
jaka jest rynkowa cena drewna. Proszę o uwzględnienie podziału na poszczególne gatunki drzew, które zostały wycięte w parku i lesie przy ulicy Urzędowskiej. Gdzie zostało przewiezione drzewo po wycince drzew? Czy drzewa są nadal w posiadaniu miasta? Czy drewno pozyskane z wycinki drzew zostało zbyte? A jeśli tak, to w jakiej formie? Nieodpłatnie czy odpłatnej? Jaka jest prawidłowa forma zbycia drewna pozyskanego z nieruchomości należącej do miasta? Czy była opublikowana informacja o zbyciu pozyskanego drzewa przez Urząd Miasta? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Gdzie została zamieszczona? W jakim trybie zostało zbyte drewno pozyskane z wycinki drzew? W jaki sposób oblicza się cenę drewna pochodzącego z wycinki drzew? Jaka jest cena sprzedaży zbycia drewna pozyskanego z wycinek? I w jakiej wysokości miasto pozyskało środki do budżetu w wyniku zbycia drewna? To jest do pana burmistrza. Przed sesją dostałem pismo z biura rady od pani Karoliny Michalczyk, Pogodna Kraśnik. Szanowny panie, w imieniu uczniów publicznego gimnazjum nr 1 imieniem Szarych Szeregów w Kraśniku zwracam się z prośbą, by pan na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta poruszył problem remontu i modernizacji szatni w naszej szkole. Obecnie w szatni jest zbyt mało miejsca na pozostawione ubrań i obuwia. Zdarzają się kradzieże. Montaż pojedynczych szafek dla każdego ucznia byłby dobrym rozwiązaniem. Zamknięcie szafek na klucze nie powodowałoby strachu przed kradzieżą. Jednocześnie byłoby więcej przestrzeni na zajmowanie, ubieranie rzeczy w szatni. Całe pomieszczenie można by też zabezpieczyć poprzez zamontowanie monitoringu. Taki wygląd szatni poprawiłby wizerunek naszej szkoły. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do pana o rozpatrzenie i pozytywne rozwiązanie naszego problemu. Chcemy mieć ładną i funkcjonalną szkołę. To może w imieniu do pana dyrektora, pani burmistrzu, pan to, bo ja muszę to... Dobrze? Ja składam. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Ślusarski. Ślusarz, przepraszam. Przepraszam, Krzysztof, ale był kiedyś taki radny Ślusarski. Usprawiedliwia mnie to. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja mam takie trzy zapytania do pana burmistrza. Pierwsze zapytanie dotyczy naszego zbiornika Zalew Kraśnicki i ja mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że od jakiegoś czasu zbiornik nie jest napełniany. I teraz pytanie moje, czy jest w tej chwili napełniany? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli będzie napełniany, to kiedy? Bo ja mam tutaj takie obawy, żeby na kolejne wakacje nie zafundować naszym mieszkańcom wypoczynku na innych akwenach. Tutaj usłyszałem od pana burmistrza informację na temat Parku Jordanowskiego, obecnie już nazwanego przez nas imieniem Jana Pawła II. Pojawiło się stwierdzenie, że jest przygotowywana dokumentacja. Mam takie pytanie, kiedy będzie złożona dokumentacja do starostwa i ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowę, no żeby mogła być przeprowadzona dalsza procedura tutaj wykonania tej inwestycji. I trzecie moje zapytanie dotyczy KPM-u. Panie burmistrzu, proszę o informację, jakie w chwili obecnej zadania na terenie miasta wykonuje KPM. Czy KPM nie podzleca wykonania części zadań wynikających ze swoich kompetencji innym podmiotom? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Tadeusz Bartoś. Może pan nie przeszkadzać. Dziękuję. Wysoka Rado, panie przewodniczący, szanowni goście, panie burmistrzu. Przygotowałem następujące interpelacje. Panie burmistrzu, kolejny raz mieszkańcy proszą o poprawienie schodów przy ulicy Mieszka I, na wprost USC. Na schodach od strony sklepu Manhattan przy ulicy Koszarowej również nie ma zjazdu oraz barierki dla osób niepełnosprawnych, co dyskryminuje i wyklucza te osoby z korzystania z chodnika. Porozumienie się z zarządcą to sprawa samorządu. Odsyłanie mieszkańców do zarządu to lekceważenie ich głosów. Kiedy będzie załatwiony ten problem? Interpelacja druga. Panie burmistrzu, mieszkańcy pytają, co dalej z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Urzędowska Chopina? Mieszkańcy chcą odpoczywać tak, jak odpoczywają mieszkańcy w dzielnicy Fabrycznej. Postawienie kilku ławek to nie rewitalizacja. Kiedy zostanie dokończone dalsze zagospodarowanie skweru? Interpelacja trzecia. Panie burmistrzu, ponawiam prośbę o kosze na śmieci przy ulicy Urzędowskiej. Między przystankami od półtora roku proszę o kosze. Twierdzenie, że do koszy wysypywane są prywatne śmieci, jest ignoracją mieszkańców.
Dbanie o czystość i porządek bez koszy jest niemożliwe. Interpelacja czwarta. Panie burmistrzu, mieszkańcy ulicy Świerkowej ponawiają prośbę sprzed 2 lat. Pytają, kiedy ruszy budowa kanalizacji, oświetlenia ulicznego i poprawa nawierzchni drogi. Interpelacja piąta. Mieszkańcy ulicy Niecałej pytają, kiedy znajdująca się w centrum miasta ulica będzie zmodernizowana. Ulica ta wygląda gorzej niż polna droga. Czy to może nowa promocja miasta? Interpelacja szósta. Panie burmistrzu, 2 lata temu prosiłem, by w ramach gwarancji poprawiono ścieżkę rowerową na ulicy Granicznej. Pan burmistrz odpowiedział, że będzie to możliwe po skończeniu się gwarancji. Pytam, kiedy będzie naprawiony ten newralgiczny odcinek ścieżki rowerowej? Interpelacja szósta. Rok temu na prośbę dyrektora Muzeum 24 Pułku Ułanów prosiłem o ustawienie tablicy informującej o Zamku Kraśnickim. Kiedy można spodziewać się deklarowanej tablicy? Proszę o pisemną odpowiedź oraz przekazanie odpowiedzi radnym. Panie burmistrzu, po raz kolejny już powtarzam, chyba 4 czy 5, że proszę o odpowiedzi na piśmie. Natomiast pan Dżugaj w pana imieniu no nie odpowiada. Sugeruje się, że pan na sesji odpowiada. Ja bym prosił na piśmie, jeśli to możliwe. I prosiłbym no, w miarę wysłuchać się w głosy mieszkańców. No jeśli ja ponawiam interpelację po 2-3 razy, no to nie rozumiem tego. Dlaczego tego pan burmistrz nie bierze pod uwagę? Dziękuję. Dziękuję. Radny Marcinkowski. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji kierowałem interpelację do pana. Zasadnie skierowałem ją do pana, dlatego że obawiam się, że jeżeli ten temat przyjmie pan burmistrz Dżugaj, to może mnie spotkać podobna sytuacja, tak jak tutaj kolega, który przed chwilą mówił. I otóż powiem tak, spotkała mnie taka sytuacja. Na interpelację złożoną na poprzedniej sesji powiem tak, dostałem taką odpowiedź. W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca uprzejmie informuję, że na pytanie zawarte w piśmie zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie sesji poświęconej systemowi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie dziękujemy za okazane zainteresowanie związane ze sprawami KPWiK spółka z o.o. Odpowiedź jest, tak mówię, proporcjonalnie stanowi tyle, natomiast ta cała góra to jest przytoczona treść mojej interpelacji. Szkoda mi tego pracownika, bo ja mogłem to dać w wersji elektronicznej i byłoby kopiuj wklej. I wtedy bym oszczędził cennej pracy urzędnika. Natomiast byłem przekonany, że na dzisiejszej sesji w punkcie 7 uzyskam odpowiedzi na te pytania związane z interpelacją. Odnośnie tej interpelacji kieruję za pana przewodniczącego pośrednictwem do pana radcy. Jaki jest statutowy termin odpowiedzi na interpelację radnego? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotyczyła interpelacji wniosek mieszkańców z ulicy Krasińskiego 14. Odpowiedź również poprzedzona przytoczeniem całej interpelacji treści i w kilku zdaniach kwintesencja. Będziemy czynić starania o pozytywne pozyskanie środków w budżecie na rok 2015, mając na uwadze potrzeby mieszkańców. Wydaje mi się, że jeżeli mieszkańcy kierują takowe zapytanie, zgłaszają problem, należałoby troszeczkę konkretnie odpowiadać, bo może być sytuacja taka, że jak zwykle znowu zostanie gdzieś to po drodze zagubione i temat umrze śmiercią naturalną. No i tutaj, tak jak kolega wcześniej przedstawiał, też mam zaszczyt odczytać list skierowany akurat do mnie przez pana Filipa Dudę. Piszę do pana, muszę odczytać, dlatego że jest to wyjątkowa staranność treści tego listu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo rzeczowe podejście i jeszcze jeden dowód na to. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad tym, czy w budżecie obywatelskim obniżenie grupy wiekowej do 16 lat nie jest przesadą. Drodzy państwo, chcę przeczytać tę treść z uwagi na to, żeby pokazać, że w gimnazjum są młodzi mieszkańcy Kraśnika, którzy wykazują bardzo wysoką dojrzałość. Dlatego pozwolę sobie przeczytać. Piszę do pana wraz z kolegami gimnazjalistami w dość nietypowej sprawie. Być może dla pana bardzo błahej, a dla nas wyjątkowo ważnej. Od jakiegoś czasu interesujemy się szachami, powoli odnosimy małe sukcesy i bardzo chcielibyśmy rozwijać się w tym kierunku, przynosząc jednocześnie rozgłos Kraśnikowi, startując w różnorodnych turniejach. Problem polega na tym, że niestety nie mamy jak i gdzie tych zainteresowań poszerzać. Jak to możliwe, że w naszym mieście nie działa żadne kółko szachowe, ani w szkole, ani w CKIP,
ani w żadnej hali sportowej. Aż trudno w to uwierzyć, a jednak. Mam nadzieję, że ten list rozpaczy otworzy Panu oczy, tak otworzy mi, i jako przedstawicielowi lokalnej władzy pozwoli spojrzeć na problem przychylnie. Wiemy, że sprawy nauki i sportu są Panu bliskie. Ja rozumiem, że ten list jest skierowany też i do Pana Burmistrza, bo ja tu czuję ten sens tej wypowiedzi. Dlatego właśnie do Pana kierujemy ten list. Liczymy na głębokie refleksje w tym temacie i jednocześnie zapraszamy do wspólnego rozegrania kilku partii szachowych. Ja muszę powiedzieć, że na ten finał to raczej wolałbym się nie wybierać, bo mógłby obnażyć moją słabość tutaj szachową, a ja raczej nie lubię cieszyć się swoimi słabościami. Mam taką prośbę tutaj do Pana Burmistrza, żeby ta treść tego listu stała się takim mottem przewodnim do planowania i zabezpieczenia na terenie Centrum Kultury i Promocji, wydaje mi się, że jest to właściwe miejsce, możliwości dla tych młodych obywateli, którzy wykazali taką dojrzałość i piękny styl formy zwrotu do Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Iwan się zgłaszał wcześniej, ale jako dżentelmen ustąpi Pani Przewodniczący. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, zwracam się w imieniu mieszkańców ulicy Krasińskiego 1, zwracam się do Pana z prośbą o zwrot 100 tysięcy na budowę parkingu. Pragnę przypomnieć, że uchwałą Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 grudnia 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 100 tysięcy na budowę parkingu przy ulicy Zygmunta Krasińskiego. Jednak na mocy uchwały Rady Miasta z 27 lutego 2014 roku środki w wysokości 100 tysięcy przeznaczone na wyżej wymieniony cel zostały przesunięte na inwestycje związane z Parkiem Jordanowskim. Prośbę swą motywuję tym, że mieszkańcy Kraśnika rejonu 4 w ramach budżetu obywatelskiego wybrali projekt modernizacji Parku Jordanowskiego, na który zostaną przekazane środki w wysokości 500 tysięcy złotych z budżetu miasta. Niewłaściwym, Panie Burmistrzu, jest takie gospodarowanie środkami publicznymi. Zapytanie. W związku z dyskusją, jaka pojawiła się w mediach na temat konkursu plastycznego Katastrofa Smoleńska oczami dzieci, zwracam się z zapytaniem. Kto wyraził zgodę na przeprowadzenie konkursu w kraśnickich szkołach wśród kilku i kilkunastoletnich dzieci? Czy ktoś zastanowi się nad negatywnym wpływem motywu konkursu na psychikę i kształt młodych osobowości? I jeszcze jedna interpelacja. W związku z uchwałą Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 października 2013 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy Miasta Kraśnik działającej pod firmą Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kraśniku, gdzie celem spółki jest wykonanie zadań własnych gminy Miasto Kraśnik o charakterze użyteczności publicznej, w tym utrzymanie zieleni miejskiej, proszę o udzielenie informacji, dlaczego został ogłoszony przetarg nieograniczony na nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Kraśnik i na nasadzenie kwiatów na terenie miasta. Podczas gdy w uzasadnieniu do projektu uchwały podnoszony był argument wykonywania prac przez nowo utworzoną spółkę, bez konieczności przeprowadzania przetargu na prace związane z zadaniami własnymi spółki. Między innymi na utrzymanie zieleni miejskiej, na które to prace zgodnie z przedmiotową uchwałą gmina Miasto Kraśnik zapewnia w budżecie miasta odpowiednie środki potrzebne do bieżącego finansowania zadań, w tym utrzymanie zieleni miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radna Wioletta Kudła. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. W związku z licznymi petycjami mieszkańców ulicy Modrzewiowej, którzy zwracali się o budowę oświetlenia na tej ulicy kilkakrotnie do Rady Miasta, wiem, że są zabezpieczone pieniądze na budowę oświetlenia w budżecie na ten rok i czy ci mieszkańcy mogą liczyć na budowę kilku lamp wzdłuż tej ulicy. Jest to ulica Modrzewiowa, wyłożona tłuczniem, pełna nierówności, dołów.
i wieczór sprawia, że jeszcze jest większe niebezpieczeństwo poruszania się po tej ulicy. Tam powstaje nowe osiedle, dzieci, rowerzyści są w niebezpieczeństwie właściwie przy korzystaniu z tej drogi. I chciałam się jeszcze zapytać, a jeszcze ta droga jest w ogóle w całości uzbrojona, tam są już przyłącza elektryczne, wodne, gazowe i chodzi tylko o, w zasadzie o wykonanie słupów i tych lamp, bo to już koszt byłby mniejszy, bo cały projekt już jest tam gotowy. I jeszcze się chciałam zapytać, na jakim etapie jest sprawa dalszej budowy chodnika wzdłuż Urzędowskiej? Czy było już jakieś porozumienie z województwem? I czy otrzymamy jakieś wsparcie finansowe i czy będzie ta inwestycja realizowana w tym roku? Dziękuję. Dziękuję, radny Piotr Iwan. Szanowni Państwo, ja tak króciutko jeszcze powrócę do tego tematu jednak KPWiK-u. Broń Boże, nie w kontekście jakiegoś szukania drugiego dna, nie odnośnie oceny jakiejś sytuacji zdrowotnej byłego pana prezesa. Niemniej jednak chciałem Państwa poinformować, że pan Tadeusz Fijałka, będąc jeszcze prezesem, no, dokonał do mnie wysłania takiego listu, który mam tutaj przed sobą. Jest to list dla mnie w mojej ocenie bardzo obraźliwy. Powysyłał ten list do starosty, do, nie wiem, do różnych instytucji, nie wiem jakim kluczem się kierował, łącznie chociażby z sanepidem. No, ja sobie tu pozakreślałem te cytaty takie, które biją we mnie, natomiast już w tej chwili, już po tym apelu burmistrza nie będę tego odczytywał, nie będę tego wszystkiego przedstawiał. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że to pismo jest całkowicie nieprawdziwe, nierzetelnie sporządzone. Ja natomiast ze swojej strony, pan Tadeusz pewnie to już jest historia jego prezesury tu w Kraśniku, ale pewnie w którymś momencie będzie oglądał transmisję, być może, że dzisiaj nawet ogląda. I chciałbym powiedzieć, że pana Tadeusza Fijałkę to zapamiętam tutaj głównie z czterech rzeczy. Z pierwszej rzeczy to jest taka, kiedy uświadamiał, że woda w Kraśniku jest jedną z najtańszych, ponieważ przyrównał ją w swoich obliczeniach do wody butelkowanej, że woda w butelkach jest o wiele droższa w sklepach, w związku z tym woda z sieci wodociągowej jest tańsza. Druga sprawa to była taka, że właśnie w tym piśmie skierowanym wyliczył, że w wyniku tego, że KPWiK wziął pieniądze na inwestycje 50 milionów złotych, to policzył, podzielił przez liczbę mieszkańców w Kraśniku i mu wyszło, gdzie tu wyraźnie napisał, że każdy otrzyma 1500 zł, to z tego również też myślę, że nieraz będziemy do tego pewnie powracać. Trzecia sprawa to jest jego wypowiedź w telewizji Kraśnik, gdzie wypowiadał się, że on uznaje, że dalej jest jeszcze prezesem KPWiK-u, dlatego że zerknął sobie w internet do Krajowego Rejestru Sądowego, zobaczył swoje nazwisko, więc on dalej jest tym prezesem. No i ostatnia sprawa, proszę Państwa, że nieraz będziemy wspominać to nazwisko z tego względu, że jego decyzje jednak pod podpisaniem tej umowy spowodują, że woda w Kraśniku będzie pewnie jedną z najdroższych w województwie lubelskim. Myślę, że ta woda dojdzie nam do 12 zł i nieraz będziemy jeszcze ten okres tutaj wspominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radna Marzena Knyś. Szanowni Państwo. Marca 2014 roku. I tak, dotyczyłam modernizacji przez KPWiK spółka z gospodarki osadowej. Panie burmistrzu, prosiłam o informacje na temat, jakie będą wymagania spółki w zakresie wymaganego parametru zużycia energii elektrycznej na megagram odparowanej wody. Następna była dotycząca wprowadzonych nowych opłat za wodę i ścieki w 2013 roku. Jaka kwota przychodu zgodnie z nową taryfą wprowadzoną przez przedsiębiorstwo w 2013 roku opłat za wodę i ścieki z uwzględnieniem opłat abonamentowych wystąpiła w KPWiK spółka z o.o. w pierwszych 90 dniach po jej wprowadzeniu, a jaka byłaby to kwota w przypadku poprzedniej taryfy w tym samym
okresie i przy tych samych ilościach. Następna dotyczy modernizacji przez KPWiK gospodarki osadowej na oczyszczalni i innych zadań objętych poprawą gospodarki wodno-ściekowej na około 50 milionów złotych, a w życiu Kraśnika już padła kwota 70 milionów i wpływu ich na cenę wody i ścieków. Następnie dotyczy wypowiedzi w życiu Kraśnika i w innych gazetach, a dotyczące czasu eksploatacji lagun, kiedy nie uwzględniał prezes wpływu procesów zachodzących na lagunach na czas eksploatacji lagun w 2012, 13 czy może w 14 roku. Następna dotyczy sprawozdania z działalności spółek miejskich. Właścicielem są mieszkańcy miasta Kraśnik, a pan burmistrz ich reprezentuje. Kolejny raz proszę o dostarczenie sprawozdań KPWiK spółka z o.o. za rok 2012-2013. Panie burmistrzu, mieszkańcy chcą wiarygodnych i sprawdzonych informacji. Odpowiedź w formie pisemnej i do wiadomości wszystkich radnych. Panie burmistrzu, w odpowiedzi, szanowni państwo, czytam. KPWiK spółka z o.o. informuje, że na pytania zawarte w złożonych interpelacjach odpowiedzi zostaną udzielone w trakcie sesji poświęconej systemowi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Panie burmistrzu, czy ja pytam, kiedy KPWiK łaskawie odpowie burmistrzowi? Czy, panie burmistrzu, ja pytam, co pan w tym temacie wie? Jak pan sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki? Zatrudnia pan pana Dżugaja, który za to bierze wysokie wynagrodzenie. Zatrudnia pan radę nadzorczą, która co miesiąc otrzymuje hojne wynagrodzenie. A pan ma problem z uzyskaniem podstawowych informacji o działalności spółki? Panie burmistrzu, ja pytam, czy pan panuje nad tą spółką, czy pan panuje nad tym, czy pan nie panuje? To pan ma posiadać tę wiedzę, o którą pytam. I zgodnie ze statutem miasta Kraśnik ma pan 2 tygodnie na pisemną odpowiedź na interpelację. Następna interpelacja dotyczy wyników ostatniej w 2014 roku kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Panie burmistrzu, proszę o podanie w formie pisemnej parametrów badanych i ich wyników protokołu z kontroli WIOŚ-ów KPWiK spółka z o.o. Następne dotyczy artykułu Życia Kraśnika. Komu podpadł prezes Fijałka? Panie burmistrzu, pytam, komu podpadł prezes KPWiK, że tak szybko został odwołany? Życie Kraśnika umieszcza na przykład zdjęcie zbiornika na biogaz, zdjęcie z dopiskiem, niefortunna inwestycja, wydzielona komora fermentacyjna. Tego rodzaju projekty wykonywano za rządów PO w Kraśniku. Tylko że są to obiekty, które powstały pod koniec lat 80. XX wieku. A wtedy, panie burmistrzu, wszyscy pamiętają, że rządziła zupełnie inna opcja. I nikomu się nie śniło jeszcze wtedy, że w Kraśniku będzie PO. Pytam, czy za pieniądze mieszkańców mamy gazetę dezinformacji? Życie Kraśnika pisze, pani Knyś specjalistka, a ja tylko pytam i nie dostaję odpowiedzi. Jak mam zostać specjalistką, skoro nie udziela mi się odpowiedzi, ani właściwych, ani wymaganych? Następne dotyczy montażu na ulicy Mickiewicza spawalniacza, tak zwanych śpiących policjantów. Panie burmistrzu, mieszkańcy bloków przy ulicy Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 proszą o montaż spawalniacza na ulicy Mickiewicza. Przy ulicy znajduje się parking, z którego włączanie się do ruchu jest bardzo utrudnione. Spawalniacz mógłby ograniczyć skutecznie nadmierną prędkość pojazdów przejeżdżających ulicą Mickiewicza, a tym samym mógłby ułatwić manewry właścicielom pojazdów parkujących. Dziękuję. Dziękuję. Radny Tomasz Saj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy goście. Przede wszystkim, panie burmistrzu, mam jedno zapytanie odnośnie ulicy Niepodległości na wysokości bloku, to jest Niepodległości 51. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to droga powiatowa
jednakże tam od jakiegoś czasu powstał znak uniemożliwiający parkowania mieszkańcom i znacznie powodującym kłopoty, jeśli chodzi o niedogodności dla mieszkańców, szczególnie bloku przy Niepodległości 51. Tam jest z jednej strony sporo młodych małżeństw z małymi dziećmi, również osób starszych, seniorów, którzy no, potrzebują dobrego dostępu wprost do swoich klatek schodowych. Mam zatem takie pytanie, czy istnieje możliwość wynegocjowania ze starostwem powiatowym, zarządem dróg lub innymi podmiotami, które odpowiadają za taki stan rzeczy, kwestii właśnie parkowania dla mieszkańców tego bloku. Mam tutaj na myśli rozwiązanie pozainwestycyjne, ponieważ jak wiemy, w budżecie na ten rok nie ma kwot przewidzianych na budowę miejsc parkingowych na wysokości Niepodległości 51. Zresztą tam są duże utrudnienia formalno-prawne i techniczne. Prosiłbym o taką interwencję w tej sprawie i negocjacje z odpowiednimi instytucjami i służbami. Natomiast jeszcze odnosząc się ad vocem wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej, ja z kolei bardzo pozytywnie oceniam pomysł zorganizowania konkursu dla dzieci ze szkół powiatowych, gimnazjalnych, odnoszących się do tragedii katastrofy smoleńskiej. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie historyczne ostatnich lat, bodajże najważniejsze, i o takich sprawach należy pamiętać, należy edukować nasze dzieci i sprawiać, że pamięć o tym będzie żywa. Podobnie jak edukacja historyczna, naturalna, przebiega w rodzinie, jeśli ktoś umiera, jest to również traumatyczne, smutne wydarzenie, umiera dziadek, babcia, to nie, jakby nie ukrywamy tego faktu i wracamy w pamięci. Podobnie rzecz się ma do faktów bardzo tragicznych z naszej historii. Uważam, że to jest wręcz nasz obowiązek i nie mam takiego w ogóle wrażenia, że było coś niestosownego w tym i uważam, że to było dobre posunięcie i dziwią mnie tego typu uwagi w ustach historyka. Dziękuję. Ad vocem pani przewodnicząca Dorota Bosyniak. Szanowni państwo, kolego Tomku, nie miałabym nic przeciwko, gdyby temat konkursu i ta propozycja, ta forma motywowania, edukowania naszej młodzieży pojawiła się w szkole ponadgimnazjalnej. Natomiast uważam za szczególnie niestosowny, i to było w moim zapytaniu, że temat tych prac pojawił się w szkołach podstawowych. Dzieci dosłownie kilkuletnie. I uważam, że jest to za wcześnie. Za wcześnie, ponieważ ktoś musiał wyjaśnić tym dzieciom, na czym... No nie wiem, ja rozumiem, że wszystko trzeba, rzeczywiście mamy przed sobą to zadanie, żeby edukować tą młodzież, natomiast niestosownym jest to za wcześnie, po prostu za wcześnie, w szkołach podstawowych. Proszę. Ja bym bardzo prosił, żeby tutaj radni między sobą po 5 razy nie przekonywali się do rzeczy, o których się nie przekonają, bo jak sądzę, każdy zostanie przy swoim stanowisku, bo każdy może mieć na ten temat swój pogląd. Radny ma prawo złożyć interpelację, złożył ją do odpowiedzialnego za prowadzenie szkół i stamtąd ma uzyskać odpowiedzi, a swoje opinie między sobą radni niech wymieniają w przerwach przy kawie, jeśli to nie dotyczy rzeczy publicznych. Bardzo proszę, przewodniczący Misiak zgłaszał się wcześniej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja zwracam się z apelem po raz kolejny, z apelem dotyczącym tych naszych interpelacji, bo oto tak jak siedzę i przysłuchuję się, proszę państwa, to 50% tych interpelacji to tak naprawdę to interpelacje inwestycyjne. To wy radni, łącznie ze mną, radnym, podejmujemy decyzje o inwestycjach. Natomiast
ale to robiliśmy i poprawialiśmy, wprowadzaliśmy pewne zmiany. Wszyscy przecież radni o tym wiedzą, jest koniec kadencji, proszę Państwa. Nawet ci, którzy są po raz pierwszy, od czwarty rok to robią. No ale chyba należy się wylansować, należy się w świetle kamer po raz kolejny pokazać i przedstawić pewne fakty. Robi się to też po to, żeby pokazać obraz burmistrza, który praktycznie nic nie robi. Natomiast, proszę Państwa, ja w tej chwili chciałem zaprotestować przeciwko oto takim interpelacjom. Może nie tyle zaprotestować, ile zaproponuję. Panie radny Marcinkowski, Zbyszku, na miły Bóg, jeżeli masz taki wniosek, no ale na miły Bóg, jeżeli masz taką piękną inicjatywę, to nie zrzucaj na burmistrza, tylko sam spróbuj to zrobić. Proszę Państwa, no tak, ale jeżeli pojawiają się, proszę Państwa, tego typu inicjatywy, to ja się Was pytam i siebie również, czy nas nie stać na podjęcie pewnych działań już na poprzedniej sesji. Oto pan radny Iwan zaproponował jakąś fajną, nowatorską rzecz związaną z tym dachem. Ale może w tym kierunku pójdźmy, proszę Państwa. Nie klepmy ciągle tego samego w interpelacjach o miligramach na litr zanieczyszczeń i tak dalej, pani radna Knyś. Dlatego spróbujmy w jakiś sposób rzeczowo rozmawiać tu na tej sesji. Dlatego, że sam proces zgłaszania interpelacji, ten 50-procentowy, to jest zupełnie niepotrzebny. Namawiam więc i apeluję o jedną rzecz. O to, żebyście Państwo radni zechcieli udać się zwyczajnie w świecie do urzędu. Urzędnicy mają wszystkie dokumenty, urzędnicy mają wiedzę i udostępnią tę, podzielą się tą wiedzą. Oto w tej chwili mamy sytuację taką, że chcemy tu i teraz w ciągu jednej sesji dowiedzieć się o wszystkim i żeby nam przekazano całą wiedzę. No trzeba by, nie wiem, 50 urzędników Urzędu Miasta zaprosić do tych odpowiedzi. Ja myślę, że radny nie powinien w ten sposób funkcjonować. Powinna to być pełna współpraca dla dobra miasta, a nie do tego, żeby udowadniać coś komuś. Dziękuję. Dziękuję. Radny Marcinkowski. Panie Przewodniczący Misiak, ja nie zwalam roboty na pana burmistrza, ja tylko dam do przeczytania ten list, dlatego że on jest godny uwagi. Ja myślę, że ja potrafię z panem burmistrzem porozmawiać na temat realnego podejścia do tego tematu i zapewne nie będę włączał tutaj Boga do tego tematu. Także ja dam tylko po to, żeby pan burmistrz się zapoznał i tu nie ma żadnych innych drugich den w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Jacek Madejek. A, Jan Albiniak, proszę bardzo. Wysoka Rado, jak to mi, jak panowie to burmistrzowie, się. Szanowni goście, panie przewodniczący, przepraszam, że rzeczywiście odbiegnę nieco tutaj od tematu, bo to nie w interpelacjach, ale nie sposób mi w tym momencie nie odnieść się do tego, co słyszałem od koleżanki przewodniczącej o szkodliwości tego konkursu na małe dzieci. Pani przewodnicząca, to zabrzmiało w moich uszach jako, nie wiem, jakoś katastroficzne wydarzenie, natomiast jestem przekonany, jestem pewien, że więcej pożytku, dużo więcej niż jakiejkolwiek szkody, bo szkody tu nie widzę. Dzieci dzięki temu, że coś od rodziców usłyszą, będą miały pobudzoną świadomość społeczną, będą wiedziały, co kiedyś się wydarzyło, a rodzic powinien sobie z tym poradzić. Natomiast myślę, że idąc tym tokiem myślenia, winniśmy wszyscy, jak tu siedzimy, zwrócić się do naszego Sejmu, do ustawodawców, żeby zabronili sprzedaży gier, gdzie zabija się 18 razy w ciągu 5 minut, do których mają dostęp wszystkie
praktycznie prawie wszystkie dzieciaki, kilkuletnie też, zabronić filmów, gdzie krew się leje na podłogę z ekranu w godzinach dostępnych dla dzieci, młodzieży i przedszkolaków i wszystkich innych. Myślę, że to nie jest wrażliwość z Pani strony, ani nadwrażliwość, ale chęć po prostu dokuczenia komuś. Dziękuję. Dziękuję. Jacek Madejek. Ja przepraszam, Panie Przewodniczący, że drugi raz wstaję, ale oczywiście w ramach, rozumiem, lekcji obywatelskości też otrzymałem list od gimnazjalisty z Kraśnika. Podpisano Jarosław Baran z ulicy Sienkiewicza i jest prośba, konkretna prośba do Pana Burmistrza i żebym ja zainterweniował w tej sprawie, więc nie mogę, że tak powiem, odjąć siebie tego zadania. Prośba tego 15-latka jest taka, że jest mieszkańcem osiedla domków jednorodzinnych i bardzo prosi, mimo że każdy posiada swój kosz na odpady, to bardzo prosi o umiejscowienie w okolicach ulicy Sienkiewicza i też jak i cały domków jednorodzinnych, trochę więcej koszy na odpady, na tutaj cytuję papierki, butelki po napojach i inne właśnie śmiecie, które mogą w jakiś sposób ułatwić mieszkańcom i poprawić estetykę mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych. Bardzo dziękuję za ten list i zachęcam mieszkańców, jeśli mają sposobność do spotykania się albo do pisania listów właśnie do radnych, bo od tego jesteśmy, za to bierzemy pieniądze i dziękuję za ten panu Jarosławowi Baranowi za ten list i wierzę, że pan burmistrz się przychyli. Oczywiście będę to do wglądu ten list panu burmistrzowi przekazał i tą sprawą oczywiście zajmiemy, bo od tego jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca Marcinkowska. Boże, przepraszam, ja dzisiaj jestem kiepsko dysponowany. W związku z tym, że wszyscy koledzy radni otrzymali listy, więc ja też otrzymałam list i uważam, że niestosownym byłoby, gdybym nie podzieliła się z Państwem treścią tego listu, również od uczennicy. Od uczennicy. Szanowna Pani, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani o rozpatrzenie wniosku w sprawie pozyskania większej ilości funduszu dla kraśnickiej młodzieży. Uważam, że zaistniała taka konieczność, ponieważ kraśnicka młodzież jest od kilku lat niedoceniana. Zważając na fakt, że kraśnicka młodzież jest bardzo utalentowaną młodzieżą, odnoszącą sukcesy nie tylko w sporcie, ale i w nauce, natomiast ja chciałabym poruszyć sprawę sportu w Kraśniku. Od kilku lat w Kraśniku bardzo intensywnie rozwija się sekcja piłki nożnej, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Jest to ten moment, jest to na ten moment sekcja głównie promująca nasze miasto na cały kraj. Przeważnie większość funduszy unijnych jest przekazywana na sekcje, które szkolą zawodników odnoszących sukcesy narodowe. Zapomniane są kluby i sekcje, które zajmują się szkoleniem początkującej młodzieży. Dlatego proponuję pozyskiwać więcej środków unijnych na nowy sprzęt sportowy, stroje sportowe, hale sportowe oraz na drobne nagrody w postaci stypendiów sportowych. Mam nadzieję, że mój wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie i będzie wcielony w życie Kraśnika. Z poważaniem, Marcelina Kapica. W związku z tym, że przed chwilą otrzymałam ten list i przed chwilą, dzisiaj otrzymałam ten list, tak, dzisiaj otrzymałam ten list, dlatego też myślę, że tutaj też do Pana Burmistrza taki wniosek, z tego względu, że tylko miasto może być wnioskodawcą, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych dla miejskich szkół, dlatego też tutaj też ważne jest to, żeby miasto i komórka odpowiedzialna za to, za realizację tychże zadań, zajęła się tą sprawą pozyskaniem funduszy unijnych na cele sportowe, rekreacyjne dla miejskich szkół. Chętnie pomogę i zaangażuję się w ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja przykrzyciłem Panią Przewodniczącą, ponieważ za szybko pomyślałem, że będzie kontynuować akcję rozpoczętą przez radnego Marcinkowskiego. Po akcji Poczytajmy Dzieciom, teraz rozpoczęliśmy akcję Napisz do Radnego. To też cenna akcja, jeśli młodzież będzie pisać takie piękne listy w ramach takiej akcji Masz pomysł, napisz do Radnego, to na pewno nauczy się wiele.
i aktywności publicznej i z zakresu posługiwania się językiem polskim pisanym. Czy ktoś jeszcze, to cenna akcja. Radny, bardzo proszę, Zbyszek Bartysiak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie. Miałem nie zadawać interpelacji, ale słucham tych takich wypowiedzi radnych pięknych, właśnie nowa kampania wyborcza, czyli młodzież, wciągamy tu 16-latków. Ale proszę Państwa, na temat śmieci, na temat, że jest brudne miasto, ja zadaję pytanie i chciałbym odpowiedź, może dla wszystkich radnych tym razem. Kto głosował przeciwko zmniejszeniu na czystość miasta, właśnie zmniejszeniu na czystość miasta? Bo taka była, żeby zmniejszyć środki na czystość miasta i przeznaczyć, już nie pamiętam, na co innego. I prosiłbym tutaj o nazwiska, kto to głosował i do publicznej wiadomości. Bo jest bardzo dużo troski o czystość, a taka uchwała była. Bardzo dobrze, że jest taki zamiar, żeby czyste miasto było. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko ja pamiętam, że głosowaliśmy o zabraniu środków z czystości miasta na inwestycje. Już nie pamiętam jaką. Także dziękuję bardzo. Ale jak Zbyszku, jak mówisz, to wiesz, czy przypuszczasz? Tak, wiem na pewno, no w tej chwili, mówię. Chwila, moment, bo złożyć konkretną interpelację, żeby podać, kto jak głosował. Czy głosowanie było imienne? Jeśli nie, to o czym mówisz, Zbyszku? No jeżeli nie było to imienne. O czym mówisz? Tak, dobrze, ale... Trzymajmy się jakiejś ustalonej zasad. Naprawdę. Jeśli nie jest głosowanie imienne, dobrze, to ja może pamiętam, na pewno nie głosował to klub PiSu. Proszę powiedzieć. Bo tam były również wypowiedzi. Ja się przygotuję na następną sesję i dokładnie zacytuję ewentualnie. Jasne. Dobrze, ja to zacytuję. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie interpelacji? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że wyczerpaliśmy piąty punkt porządku obrad i przechodzimy do punktu szóstego, odpowiedzi na interpelację, po którym zarządzę przerwę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Oczywiście tych interpelacji było bardzo dużo. Na nie sposób jest w tej chwili ustosunkować się do wszystkich. Oczywiście na wszystkie udzielimy informacje. Tylko ja bym je podzielił, proszę Państwa, na dwie grupy. Pierwsze to, kiedy Państwo jako radni dopytujecie się o inwestycje, które są bezwzględnie potrzebne w mieście. Bezwzględnie, bo o tym mówią mieszkańcy, na to czekają. Tylko, że w budżecie się na ten rok nie znalazły i to Państwo decydowaliście o tym, że ich nie ma w tym roku. I dzisiaj nagle ktoś pyta, a dlaczego to nie zrobione, tyle się już mówiło, dwa lata. Proszę Państwa, proszę o taką aktywność i przypominajmy sobie do końca sierpnia o tych inwestycjach, które tak długo leżą i o nich dyskutujmy pod koniec sierpnia. Składajmy wnioski do następnego budżetu i proszę mnie rozliczać o rzeczy, które się znalazły w budżecie, a nie są realizowane. Bardzo proszę o to. Oczywiście, że tam, gdzie są drobne inwestycje, typu kilku lamp, zamieszczenie na ulicy, gdzie rzeczywiście one są potrzebne, będziemy starali się robić i robimy to w trakcie realizacji budżetu, bo wprowadzamy te pieniądze do budżetu. Proszę Państwa, druga grupa, że tak powiem, interpelacji są to typu kosz na śmieci, prawda, ławki. Proszę Państwa, tu są osoby z referatu i Państwo jesteście w urzędzie co miesiąc kilka razy, bo przecież odbywają się komisje. Naprawdę nie trzeba tutaj Jupiterów, telewizji, nie potrzeba nic, wystarczy tylko przejść, zgłosić, powiedzieć swoje uwagi, naprawdę będzie o wiele szybciej niż to, że przyjdzie się i się będzie mówiło burmistrzowi, że nie ma kosza, albo że się kosz przewrócił, albo że gdzieś się... Tak, oczywiście, że to powinno być naprawione, ja będę wymagał tego od osób, które są za to odpowiedzialne, ale proszę nie obijać mnie osobiście za to, że przecież tego ja nie zrobiłem, ja kosza nie przewróciłem, ale dopilnuję, żeby był zrobiony i nareperowany. I te wszelkie uwagi, które są, one są do, naprawdę do zadziałania natychmiastowego,
ale skracajmy tą drogę, nie czekajmy do sesji, bo oczywiście, że one są usprawiedliwione. Pyta pan Bartoś o ulicę Niecałą. Naturalnie, że tak. Proszę sobie przypomnieć o niej, kiedy będziemy uchwalać budżet. I proszę budować koalicję wśród kolegów, wśród wszystkich radnych odnośnie tego, żeby ta inwestycja znalazła się. Ja naprawdę nie mam swoich ulubionych inwestycji, przychylę się do każdej inwestycji, proszę państwa, która jest. Pyta pan o ścieżkę rowerową, panie Tadeuszu. Oczywiście, że tak. Ścieżka rowerowa jest źle wykonana, to wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale proszę podzielić tą, która była robiona za mojej kadencji, proszę bardzo, i każdy może widzieć ciąg dalszy ulicy Granicznej, bo to jest nadzór, który poodbiera tą ścieżkę. To jest nie do pomyślenia, żeby po prostu jechać ścieżką rowerową i na każdym krawężnik jest i połączenie. To każdy oczywiście to wie, ale proszę zobaczyć ulicę Nadstawną, jak była zrobiona, proszę zobaczyć ostatni odcinek ulicy Granicznej. Jest różnica? Jest różnica. Ale proszę państwa, to wszystko w swoim czasie. No to co teraz mamy zrobić? Całą ścieżkę przebudowywać jeszcze raz? Przecież ona była odebrana. Odebrana była za poprzedniej kadencji. Ja nie mogę, proszę państwa, być odpowiedzialny za wszystkie, co się dzieje złego w tym mieście. Proszę państwa, nie sposób się też ustosunkować do niektórych rzeczy. Pan Madejek pyta o, po raz kolejny, o tą rzecz, która jest przy ulicy Makuszyńskiego, o to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą wyrzucać popiół, mogą wyrzucać materiały zielone i nagle jest wielkim niebezpieczeństwem. Proszę państwa, ja przechodzę ulicą, na domkach jestem bardzo często. Widzę, a to, czy to miejsce jest potrzebne, to widać o tym, jakim się cieszy zainteresowaniem i ile rzeczy i śmieci zostaje wyrzucanych. Proszę państwa, one są opróżniane systematycznie i cały czas jest pełno tych śmieci, bo ludzie podcinają drzewa, koszą trawniki i mają w końcu miejsce, gdzie nie muszą wywozić daleko, tylko jedno miejsce, gdzie wyrzucają to. To jest naprawdę rzecz, która służy mieszkańcom, służy właśnie tej dzielnicy. Naturalnie osoba, która nie mieszka w domku jednorodzinnym, nie rozumie tego problemu wykoszenia trawnika i wyniesienia tej trawy gdzieś. Ale to jest naprawdę problem dla mieszkańców. I proszę państwa, mają gdzie wynieść popiół. Ja oczywiście będę się dopominał, żeby nie zalegiwało to, żeby było w porę usuwane, żeby nie robiły się sterty, które będą, że tak powiem, stanowiły o niebezpieczeństwie. Tak, to jest nasze zadanie. Natomiast korzystanie z tego i zrobienie tego punktu się spotkało wśród mieszkańców tej dzielnicy naprawdę z dużym poparciem i entuzjazmem. Panie burmistrzu, ale przepraszam, że wejdę. Radnemu nie o to chodziło, bo ja myślę, że tam to, co jest zorganizowane, powinno być, tylko może by kawałek tego placu utwardzić i te pojemniki odsunąć od jezdni, bo jak się wyjeżdża z ulicy Podporządkowanej w ulicę Graniczną, to te pojemniki zasłaniają lewą stronę. Ja tamtędy jeżdżę, Aleje Młodości, przepraszam. Można to załatwić bezkątkowo, ale oczywiście, żeby, że tak, naturalnie, żeby ale było zrobić tam porządek, żeby nie zasłaniało widoczności. Naturalnie, oczywiście, że tak, zgadzam się z tym, że to jest do zrobienia i usytuowania w taki sposób, żeby nie prowadziło do jakichś, że tak powiem, problemów. Pan Latosiewicz, pan Krzysztof pytał o szafki. Proszę państwa, szafki w gimnazjum. Dobrze, pan dostał to pismo, a ja miałem spotkanie z Radą Rodziców i z panem dyrektorem w szkole odnośnie możliwości właśnie zainstalowania takich szafek. Obliczany był koszt, oczywiście to są bardzo, jeżeli chodzi na całą szkołę, to są potężne pieniądze. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób zetapować to, w jaki sposób znaleźć te pieniądze, żeby się znalazły na szafki. Nikt nie neguje potrzeby tego wszystkiego. Proszę państwa, to jest jedno z tych rzeczy, które powinny być. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że w każdej szkole dziecko powinno mieć swoją szafkę i nie musi opłacać tego szczególnie i płacić za tą szafkę dodatkowo, bo to jest obowiązkiem szkoły, żeby taka szafka się znalazła. Bo rodzic nie musi płacić za szafkę, którą albo ma sobie zrobić szafkę w szkole.
Rozmawialiśmy na ten temat z panem dyrektorem Bednarzem. Pan dyrektor Bednarz miał przygotować propozycję odnośnie zetapowania i w jaki sposób moglibyśmy to zrobić. Natomiast problem jest oczywiście znany. Pan Marcinkowski pyta, tak, oczywiście, dobrze, że są takie listy, że młodzież reaguje. Proszę państwa, zawsze, jeżeli znajdzie się grupa entuzjastów do czegoś, naprawdę podchwytujmy te elementy, gdzie młodzież chce brać rzeczy w swoje ręce, chce tworzyć stowarzyszenia, my jesteśmy do tego, żebyśmy pomagali. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Właśnie podpowiada mi tutaj pan Schneider odnośnie Sparty. Także klub mały, których zebrało się kilku entuzjastów do boksu. Dzisiaj oni funkcjonują normalnie jako klub sportowy, mało tego, organizują imprezy. To wszystko zależy od osób, które chcą. Natomiast my jesteśmy po to, żeby pomagać. I na sport rzeczywiście pomagamy. I ten list, który przeczytała pani Dorota Pusyniak odnośnie sportu, że młodzież zaniepokojona. Proszę państwa, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dla młodzieży sportowej w Kraśniku robimy razem. Razem robimy bardzo dużo. Przydzielamy naprawdę godziwe pieniądze na kluby, na stowarzyszenia. To są dobre pieniądze, biorąc pod uwagę nawet sytuację miasta, to są dobre pieniądze. Liczyliśmy, że ponad 1 000 000 zł na sport zostaje przeznaczonych. Proszę państwa, budują się sale gimnastyczne przy każdej szkole. Buduje się obecnie 2 hale, trzecia będzie się budowała, następne są w planie. Proszę państwa, robimy bardzo dużo i dzisiaj mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że są robione dla dzieci, dla młodzieży dobre rzeczy. Proszę państwa, pani Dorota zapytała się, kto wyraził zgodę. Pani Doroto, no, pani jest, tu usłyszałem, że historykiem, nawet nie wiedziałem. Pani Doroto, że pani jest historykiem. To pani wie, że nawet nie tylko mówienie o katastrofie, ale w historii i w dziejach Polski dzieci takie, które brały udział w tym konkursie, ginęły za ojczyznę, z bronią świadomie. Orlęta Lwowskie, Powstanie Warszawskie, dzieci ginęły, a dzisiaj pani mówi, że trzeba, zatroskana pani jest, że nagle się krzywda zrobi, jakieś defekty w psychice dziecka, bo narysuje pracę odnośnie katastrofy. Naprawdę nie ulegajmy tym, że tak powiem, naleciałościom, które są, które w jakiś dziwny sposób chcą chronić naszą dzieci, naszą młodzież. Nagle pani zatroskana pyta się, kto wyraził na takie uświadamianie. O, ja miałem inną... Coś innego miałem, jeżeli pani mówiła o uświadamianiu dzieci z podstawówki, to miałem inny problem na myśli, ale nie katastrofę, nie rzecz, która się dzieje wśród nas. Nie możemy rzeczywiście izolować dzieci i udawać, że żyją w innym świecie, że nie wiedzą, co to katastrofa. Czy pani wyłącza telewizor, jeżeli są rocznice? Jeżeli była katastrofa, to dziecko pani nie ogląda takich rzeczy? No, nie dajmy się zwariować. Proszę o to i nie grajmy takimi rzeczami. Wystarczająco, że... No, to nie ogląda. Bardzo się cieszę, że nie ogląda. No, nie ma telewizora. Bardzo dobrze. Cieszę się, bo też uważam, że to jest dobre wychowanie. Proszę państwa, odnośnie zalewu za chwilę udzieli informacji pan, mój zastępca. Proszę państwa, dużo było wypowiedzianych słów odnośnie KPWiK-u. Ja pewien etap chciałbym zakończyć i rzeczywiście nie mówić. Ale proszę państwa, prawda jest taka, i to nie da się ukryć rzeczywiście, że inwestycje w wodociągach, w kanalizacji są potrzebne. Oczywiście, że każda inwestycja wpływa na cenę wody. Oczywiście, że tak. Nie ma innej możliwości. Taka jest ekonomia. Ale cała istota i cała rzecz polega na wypracowaniu tej równowagi, nie na rozbujałych inwestycjach, które będą determinowały, że tak powiem, cenę wody. Natomiast inwestycje takie, które spowodują bezpieczeństwo w dostawie wody, takie, którym będziemy wodę mieli zawsze, w każdej chwili, musimy wykonywać inwestycje. Stąd gospodarka odpadowa. Pani Marzena Kneś
no, tu obraziła się, że fachowcem została nazwana pani Marzenko. Pani dla mnie jest fachowcem, naprawdę. Jak pani mówi o tych dżulach na gram, na, to jest pani fachowcem. No to, to fizyka, chemia, bardzo dobrze, że tutaj mamy. Oczywiście, że tak. Na każdą informację i na każdą będzie pani udzielona informacja o dżulach, kalorech, co pani będzie chciała, na ile będzie możliwe w tym projekcie i będzie możliwa taka informacja. Tu nikt pani nie blokuje od żadnych informacji. Natomiast, proszę Państwa, jedno jest pewne, jedno jest ważne, że inwestycje w KPWiG-u są potrzebne, będą realizowane po to, żeby było bezpiecznie, żebyśmy odkręcili kurek i zawsze tą wodę mieli. Po to to jest. I wodę mieli dobrej jakości. I wodę mieli dobrej jakości, bo to jest bardzo ważny element. Patrzę. No nic, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, tak króciutko odnośnie zalewu. Zalew jest w tym momencie przywracany do normalnego funkcjonowania. Poziom lustra wody, nie chcę skłamać, bo Zbyszek Dżuga jest wybitnym specjalistą, ale wydaje mi się, że jest 189,5 metra. To jest zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dlaczego jeszcze nie jest dopuszczony do tej maksymalnej, tam chyba brakuje nam metra, brakuje nam centymetrów, przepraszam, brakuje nam, nie, 189 metrów. Mówię nad poziom morza, bo to chodzi o orzędne poziomice. Brakuje 2 metrów, ale to wynika z tego, że procedura administracyjna jest bardzo powolna, bo pamiętajmy, że to się wszystko oparło o Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i czekamy na decyzję z Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwalającą nam do prawidłowej wysokości nad poziom morza uzupełnić brakującą wodę. Stanie się to już nie, mam nadzieję, że już niedługo i nie ma takiej obawy, żeby w maju lustro, poziom lustra wody nie był zgodny z wytycznymi głównego inspektora i z warunkami, które zostały naznaczone przy oddaniu tegoż to zalewu zbiornika retencyjnego do normalnego użytkowania. Zobaczycie Państwo, że już niedługo będzie się tam coś działo, zobaczycie nowe pomosty, będziemy starać się animować ruch żeglarski, bo to nawiązując do tych szachów, o których Pan Radny Marcinkowski mówił, tego rozpaczliwego listu, na przykład w tej chwili Pan Dyrektor Łach będzie próbował zorganizować szkółkę żeglarską. Kupujemy te malutkie łódeczki, one się kiedyś nazywały bączki, a teraz to nie wiem, jak one się nazywają. Optymist. Będziemy robić akcję propagandową dla uczniów szkół podstawowych, żeby objąć szkoleniem żeglarskim dzieciaki z 3-4 klasy szkoły podstawowej. Będziemy robić bezpośrednie dojście od szkoły podstawowej nr 3 do zalewu. Jesteśmy na etapie negocjacji z właścicielem gruntów, żeby szkoła podstawowa nr 3 była tą placówką, która ma na bazie zalewu funkcjonować w sposób żeglarski, tak bym to powiedział. Dlatego będzie się działo i te obawy są nieuzasadnione. Mam nadzieję, że zalew będzie spełniał funkcję rekreacyjną i mieszkańcy miasta Kraśnik będą wyjeżdżać do Janowa czy nad Zalew Zębożycki, a będą spędzać tutaj czas przyjemnie w zgodzie z naturą i w zgodzie z wędkarzami. Dziękuję. To nawiązanie do radnego Marcinkowskiego miało oznaczać, że do szachów niepotrzebne jest boisko, można grać nad zalewem, tak? A woda cały czas tam jest, że pan burmistrz powiedział, że nawiązując do wystąpienia i tego dramatycznego listu na temat funkcjonowania szachów w Kraśniku, że nad zalewem tworzy się szkółka żeglarska i jak zrozumiałem, też można nad zalewem w szachy grać. Z korzyścią dla zdrowia. Dobrze, czy jeszcze ktoś w sprawach interpelacji? Pan w imieniu burmistrza, rzecznik prasowy, pan. Ja chciałem, Wysoka Rado, panie przewodniczący, chciałem jeszcze uzupełnić i myślę, że przekazać ważne informacje, bo i mieszkańcy i radni się do nas zgłaszają z pytaniami dotyczącymi największego projektu unijnego w historii miasta, czyli montażu solarów na dachach mieszkańców. A więc
Zamknięty został termin złożenia ofert w przetargu. One obecnie są analizowane. Jak Państwo wiecie, a może nie wiecie, miasto zostało podzielone na 12 rejonów realizacyjnych, co w bardzo dużym stopniu przyspieszy realizację tej inwestycji. Do każdego z takich rejonów, do przetargu mogła przystąpić inna firma, w związku z czym tych firm wygra przetarg firm kilka. I w związku z tym, że wygra tych firm kilka ten przetarg, mamy pewność, że zgodnie z harmonogramem zostaną, montaż tych solarów zostanie przeprowadzony. Zaraz po rozstrzygnięciu przetargu poinformujemy mieszkańców o spotkaniach w poszczególnych częściach miasta dotyczących już konkretnie tych montaży. Mieszkańcy wtedy poznają przedstawicieli tych firm, które będą się bezpośrednio z nimi kontaktować. Będzie również powołany oddzielny koordynator tego projektu w Urzędzie Miasta, który będzie tylko i wyłącznie do dyspozycji mieszkańców, na których domach te instalacje będą montowane. Bo może będą jakieś kłopoty, trzeba będzie coś wyjaśnić, pomóc. Różne sprawy budowlane w różnego rodzaju domach przecież występują, a jest to rzeczywiście liczba ogromna, bo 900 prawie domów tymi solarami się pokryje. Drugą rzecz, o której chciałem Państwu i mieszkańcom powiedzieć, to no, zgodnie z tą polityką prorodzinną prowadzoną przez burmistrza Mirosława Wodarczyka od 2010 roku, za chwilę, czyli do 15 maja w mieście Kraśnik zostaną odnowione wszystkie place zabaw, zostaną zbudowane nowe place zabaw. Place zabaw mówię o wszystkich placach przy przedszkolach. W dzielnicy kolejowej już to się dzieje od wczoraj bodajże. Zostaną zamontowane siłownie zewnętrzne, między innymi nad zalewem. Już został wyremontowany w Kraśniku Fabrycznym plac zabaw w tym największym parku. A jeszcze w międzyczasie, co powiem, renowacje zostaną również przeprowadzone przy dwóch kraśnickich fontannach, zarówno w Parku Fabrycznym, jak i ta fontanna przy CKIP zostanie odnowiona, uruchomiona. Tutaj liczymy na pomoc, tak jak jest to w większości miastach, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Oprócz tych placów zabaw pragnę zwrócić Państwa uwagę i mieszkańcy to na pewno zobaczą, bo to będzie widać z ulicy Urzędowskiej. Nad zalewem zostanie zamontowany bardzo duży plac zabaw w kształcie zamku średniowiecznego, na którym dzieciaki będą mogły się rzeczywiście bawić. On jest niespotykany, nie wiem czy nie w skali województwa nawet, więc będzie na pewno stanowił atrakcję turystyczną, ale również miejsce wypoczynku najmłodszych dzieci, a obok umiejscowimy siłownię zewnętrzną, żeby rodzice i osoby starsze mogły również z tego korzystać. Chciałem Państwa również zaprosić nad zalew. Do 29 kwietnia, jak Państwo wiecie, odbywa się tam plener rzeźbiarski dotyczący życia i twórczości Jana Pawła II. My tam wczoraj byliśmy z panem burmistrzem, rzeczywiście wyglądają, wyłaniające się te piękne rzeźby, wyglądają już imponująco. Dzisiaj dziennikarze wielu stacji się tam pojawią. Mam nadzieję, że również naszej tutaj ukochanej telewizji, żeby aferę Lipową, jak to Państwo nazwaliście, sfilmować, tak? Mamy taką nadzieję, ale rzeczywiście zapraszamy. Przedszkolaki dzisiaj również odwiedzają miejsce nad zalewem. Myślę, że 27 w niedzielę jeszcze te prace nie będą zakończone, ale już Państwu i mieszkańcom będziemy chcieli je podczas uroczystości kanonizacyjnych przedstawić. Natomiast potem te rzeźby zostaną ustawione w Centrum Kultury i Promocji w galerii, ponieważ one przez 2 miesiące muszą schnąć. Zgodnie z tą, tak. Chciałem również zdementować pogłoski krążące, że wycięliśmy 291 lip, bo jest to lipa. Ścięliśmy lip 26 dokładnie, bo sprawdziłem. 26 lip ścięliśmy. Ścięliśmy je miesiąc wcześniej, przed tym jak jeszcze pomysł na plener rzeźbiarski powstał. Część mediów, tutaj chciałem bardzo podziękować pani Sandrze, ale również Głosowi Powiatowemu i Dziennikowi, które rzeczywiście te wyjaśniają to przekłamanie, które w niektórych mediach ogólnopolskich zostało, myślę, że przez ruch ekologów sprowokowany, jakoby miasto wycina drzewa, a je przerabia na rzeźby. Wśród tych 290 drzew wiele było takiej grubości, to były samosiejki. Jak Państwo wiecie, zgodę na to wyraził starosta kraśnicki. My te drzewa wszystkie musimy, jakby drzewostan odtworzyć, posadzić.
te drzewa, gdyby te lipy, nie powstał pomysł tego pleneru i ci rzeźbiarze z całej Polski by nie przyjechali, te lipy najprawdopodobniej zostałyby spalone w kominkach, nie wiem, czy się da takim drzewem palić, albo zmielone po prostu na trociny. Lipa to drzewo, które się najlepiej nadaje do rzeźbienia, zgodnie z tym, co pan Szczepan Ignaczyński nam mówił, więc nam się wydaje, że jest to naprawdę no, cenna i zacna inicjatywa, trochę przekłamana w mediach, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to będą najsłynniejsze rzeźby Jana Pawła II w Polsce. A przy okazji dużo się mówi o parku, który już w sierpniu, o parku Jana Pawła II, który już w sierpniu, myślę, że jak państwo go zobaczycie i mieszkańcy, to naprawdę będziecie pod wrażeniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś sprawi interpelacji? Jeszcze pan doktor Jach, przepraszam, Cioch, ja dzisiaj naprawdę mam. Bardzo krótko, na pytanie pana radnego Zbigniewa Marcinkowskiego i częściowo pani radnej Marzeny Knyś, padło pytanie dotyczące terminu interpelacji. W załączniku do uchwały statutowej tryb pracy Rady Miasta w paragrafie 43 jest oczywiście odpowiedź jasna. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w terminie 14 dni, ale jeżeli nie można dotrzymać takiego terminu, to może być udzielona maksymalnie do 2 miesięcy. Z podaniem, dlaczego nastąpiła zwłoka, i przewidywaną datą wcześniej udzielenia odpowiedzi. I jeszcze tylko taka mała dygresja do pani radnej. Jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe, to oczywiście tu prosiłbym się zwracać bezpośrednio do spółki i też informuję wszystkich radnych, że te sprawozdania finansowe są publikowane w monitorze gospodarczym. Jak państwo wejdziecie sobie na stronę, taka podpowiedź, Ministerstwa Sprawiedliwości, ms.gov.pl, to macie tam zupełnie za darmo, bo jak w Google wpiszecie, to za darmo nie jest, zupełnie za darmo dostęp do całego KRS-u, Krajowego Rejestru Sądowego i wszystkich monitorów gospodarczych. Możecie tam po prostu wszystkie spółki, wszystkie dane o spółkach sobie przeglądać, co nie zmienia faktu, że spółka pani radnej na pewno prześle te informacje. Dziękuję. Tyle odpowiedzi. Pani radna Marzena Knyś. Szanowni państwo, muszę wyjaśnić informację, bo zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Z dniem 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, zlikwidowano Monitor Polski B. Dzięki temu przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego do publikacji w tym dzienniku, co oczywiście ogranicza koszty. Takie sprawozdanie finansowe składane jest do sądu gospodarczego w Świdniku, a więc spółki, które są wpisane do KRS-u, muszą tam złożyć sprawozdanie finansowe i cały komplet dokumentów, który w to wpływa. Także ja dziękuję za wprowadzenie w błąd, panie mecenasie. Można wysyłać, o ile się orientuję. Pani powiedziała, że nie ma obowiązku, a spółka publikuje te sprawozdania, o ile się orientuję. Dobrze, ja... Powiem tak, wchodziłem nawet dzisiaj podczas sesji na stronę ministerstwa i można sobie w te monitory wejść. Natomiast ja dopilnuję, żeby pani radna otrzymała te sprawozdania. No tak, zgodnie z zapytaniem, przecież to nie jest żadna tajemnica. One są dokumentami, do których państwo macie wgląd. No to już proszę z prezesem spółki wyjaśniać. Ja powiem, żeby nie zapomniał o tym obowiązku odpowiedzi. Dziękuję. Jeszcze burmistrz miasta Mirosław Włodarczyk. Proszę państwa, to już może na zakończenie. Ja chciałbym serdecznie zaprosić na uroczystości, które będą miały miejsce związane z kanonizacją Jana Pawła II w kościele. Będzie odpust, będą uroczystości, będzie śpiewała gwiazda Leni, będzie wiele, wiele innych rzeczy, Telebim będzie. Zapraszam serdecznie do udziału.
osoby, które nie wybierają się osobiście do Rzymu. Myślę, że jest to bardzo dobry czas na spędzenie właśnie razem, wspólnie tego czasu. Proszę Państwa, zapraszam także 3 maja na uroczystości, które będą związane z Festiwalem Pieśni Patriotycznej w Kraśniku. Zapowiada się bardzo ciekawie, od grup rekonstrukcyjnych, od harcerskich, przegląd recytatorski poezji, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, stoisko ZHR-u, ale będzie także zespół, Edyta Geppert wystąpi. Myślę, że to będzie też taki czas, gdzie będziemy bardziej myśleć o ojczyźnie i będzie to także miłe wrażenie. Będzie to tutaj, w tej części, w amfiteatrze. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Bartuś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście. Ja tu chciałem się odnieść jeszcze do wypowiedzi Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, ja Pana nie obwiniam, że jest źle ścieżka zbudowana, tylko pytam Pana już drugi rok. Poprzednio powiedział Pan, że Pan się tym zajmie, jak się gwarancja skończy. W tej chwili pytam, kiedy, czy w ogóle to nastąpi. Także, a co do tych drobnych interpelacji, to już trzeci czy czwarty raz ponawiam interpelację o tej trawie na łączniku, jak się idzie do zalewu. Mamy KPM, ma w zarządzaniu, miało być szybkie reagowanie, dzieje się tak, jak się dzieje. I to w dalszym ciągu ta trawa, można sprawdzić, jest już od roku niewykoszona i niesprzątane tam jest. Natomiast tutaj chciałem jeszcze do kolegi Misiaka się zwrócić. No ja wiem, że kolega jest z zawodu nauczycielem, no ale nie sądzę, żeby pan musiał wszystkich nas pouczać, bo jak zaznaczył pan przewodniczący, interpelację składamy do pana burmistrza i pan burmistrz ma tylko prawo na to odpowiedzieć, a pan nas wszystkich zaczyna pouczać, tak jakby pan zjadł wszystkie rozumy. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy 6 punkt porządku obrad, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Zarządzam 15 minut przerwy.